pełni już, w pełnym biegu, że tak powiem, pełnej mocy. W pełni mocy, do tego stopnia, że mimo, że to samolot bardzo, lotnisko bardzo krótkie, jeszcze miał pilot możliwość dalszego ciągu rolowania. Rozumiem. Ale już, zniósł maszynę wcześniej. Mając już pełną siłę w motorach, zniósł samolot wcześniej. Rozumiem. No i na naszych oczach, ale to było ciemno, tak? Pamiętaj, reflektorów nie było, tylko były te linie zielone. Tak. Widzimy, że ta olbrzymia maszyna ruszyła w powietrzu. Tu potem było widać tylko światła obserwacyjne, które miał na skrzydłach. Tak. No i to są sekundy, proszę pana, wyleciał na pewną wysokość z tymi światłami i my zaczynamy już między sobą się żegnać. I nagle widzimy, że te światła pozycyjne zaczynają powoli opadać. Prawem historyka, proszę państwa, jest wątpić. Dobrym prawem, wręcz obowiązkiem historyka, jest stawiać pytania. Stawiać tak wiele pytań, by prawda w ich ogniu albo się obroniła, albo okazało się, że prawda jest inna. Świadek koronny w tej historii, porucznik Ludwik Łubieński, zostawił bardzo wiele dokumentów, bardzo wiele raportów, bardzo wiele świadectw. I tym świadectwom należy dzisiaj postawić najtrudniejsze pytanie. O której pan nadaje depeszę do Londynu? Jakieś o 12 w nocy. O 12 w nocy, czyli 45 minut po wypadku. No, trochę dłużej. No, troszkę dłużej. Zanim dojechaliśmy do... Ale w depeszy pan stwierdza, że wszyscy zginęli. Tak. A skąd pan to wie? No nie, wszyscy zginęli poza Pchalą. Tak, tak. A skąd pan wie, że wszyscy zginęli? No bo żadnych innych zwłok nie wydobyto wtedy. I już pan ma pewność, te 40 minut po wypadku, że wszyscy zginęli. Jeszcze tam przecież Anglicy zaczęli, tam ta wiosna, ta drugi ścigacz i ten drugi, pływają cały czas po tej wodzie, szukając, czy jakieś inne ciała się znajdują. Skąd, proszę państwa, porucznik Łubieński o północy, a więc... w kilkanaście, no może kilkadziesiąt, 20 minut po wypadku już wiedział, że wszyscy zginęli. Skąd mógł to wiedzieć, skoro trwała akcja ratownicza, skoro wydobyto dopiero 3 ciała? Skąd on już wiedział, że zginęli wszyscy? Dlaczego w swojej depeszy wysłanej o północy do Londynu porucznik Łubieński twierdzi, iż zginął generał Sikorski, Klimecki, a inne ciała czekają na identyfikację? Jakie inne ciała, na Boga? Przecież następne ciała będą wyłowione 6, 7, 8, 9 lipca. Jak rozumieć te dziwne dokumenty, te dziwne przecież oficjalne depesze? Albo, proszę państwa, porucznik Łubieński pisze, iż 4 lipca po południu generał Sikorski zleca mu przetłumaczenie i zredagowanie depeszy do prezydenta Roosevelta w związku ze świętem narodowym Stanów Zjednoczonych. Ale na Boga, dlaczego generał Sikorski miałby to zlecać porucznikowi Łubieńskiemu? Ma przecież swojego sekretarza, ma pułkownika Kazaleta, ma obok siebie służby, które są wyspecjalizowane w tego rodzaju czynnościach. A poza wszystkim udowodniono, że ta depesza została wysłana w przeddzień, 3 lipca. Jak rozumieć, proszę państwa, te niepojęte sprzeczności w relacjach porucznika Łubieńskiego? A więc sprzeczności w materiałach Łubieńskiego są faktem. Ale dlaczego one występują? Skąd się bierze ta niespójność tych materiałów? Tego właściwie nikt nie wie. I można by było zastanawiać się, czy w ogóle kiedykolwiek dojdziemy do tego. Ale jest pewien moment,
w życiu Łubieńskiego, który każe zastanowić się, co się stało, że ten człowiek, podporucznik, cywil, przedwojenny dyplomata, naraz decyduje się na krok desperacki. Właśnie w okresie gibraltarskim, w okresie tragedii. Tenże człowiek, raczej służb tyłowych, domaga się od swojego dowództwa odwołania go z wygodnej posady na Gibraltarze i skierowania na pierwszą linię frontu. To jest jakiś dramat. Ten człowiek przeżywa jakieś załamanie. Co się za tym kryje? Historycy, którzy analizują dane dotyczące tragedii gibraltarskiej i bardzo sprzeczne świadectwa Ludwika Łubieńskiego w tej sprawie, są zdania, że być może Ludwika Łubieńskiego w ogóle przy tym nie było. Czy pan może w tej kwestii, jako jego przyjaciel, być może cokolwiek słyszał? Proszę pana, o ile się orientuję, w samym momencie dekapotażu samolotu generała, Ludwik Łubieński na pewno świadkiem tego nie był. Na pewno? Na pewno. Tak panu powiedział? Tak mi powiedział, tak jest. Zgadza się. Czyli te wszystkie jego świadectwa, które złożył historii, nie są świadectwami naocznego świadka. Proszę pana, odbywało się to w tym rodzaju, że w tym wypadku tak, że z chwilą startu tego samolotu Ludwik Łubieński przestał się interesować już dalszymi losami tego samolotu. Nastąpiła katastrofa w kilka minut po tym starcie. Te nasze pytania, te nasze wątpliwości pod adresem porucznika Ludwika Łubieńskiego i jego roli na Gibraltarze nie są tylko teoretyczne. Muszą państwo wiedzieć o tym, że wielokrotnie oskarżano go o jakiś współudział w zbrodni gibraltarskiej. W 1960 roku odbył się głośny proces. Generał Anders wytoczył proces redakcji Narodowca o zniesławienie. Podczas tego procesu nie byle kto, bo premier Stanisław Mikołajczyk, zwracając się do Ludwika Łubieńskiego obecnego na sali, głośno, publicznie, zarzucił mu udział w tym, co się na Gibraltarze stało. Udział w śmierci generała Sikorskiego. Z zeznań prezesa Mikołajczyka adwokat strony przeciwnej dopatrzył się insynuacji pod adresem Łubieńskiego, że on mógł zapobiec tej katastrofie. Znaczy prezes Mikołajczyk na sali sądowej w swoich zeznaniach, zwracając się do Ludwika Łubieńskiego, szefa misji wojskowej na Gibraltarze, stwierdził, że ten mógł zapobiec katastrofie gibraltarskiej. Tak jest. Jak to należy rozumieć? Więc było duże zdenerwowanie na sali, prawda? I wiem, że sędzia raczej starał się głębiej tej sprawy nie rozwijać. Ani jego adwokat. Ale pan przecież znał doskonale prezesa Mikołajczyka, znał doskonale prezesa Kota. Sam pan jest w Stronnictwie Ludowym i we władzach stronnictwa. Pan przecież wiedział, co Mikołajczyk miał na myśli. Mikołajczyk miał to na myśli, co ogół, większość żołnierzy polskich na Zachodzie. Zabili kapitana. Więcej nie powiem. To, proszę państwa, bardzo ważne pytania. To ogromnie ważne sprawy. I w związku z tym postanowiliśmy raz jeszcze poprosić o rozmowę pana Antoniego Chudzyńskiego, sekretarza ministra spraw zagranicznych Tadeusza Romera, wysokiego oficera MI5, czyli brytyjskiego kontrwywiadu, ale przede wszystkim bliskiego przyjaciela porucznika Ludwika Łubieńskiego. Widywałem go, gdy przyjeżdżał do celach służbowych do Londynu. Był osobą niezmiernie miłą, znającą języki, powszechnie lubianą.
wielkie powodzenie u kobiet. Znajomość bardzo dobra zagadnień polskiej polityki zagranicznej. Tego mogę o nim powiedzieć dobrego. Złego ani słowa. Proszę powiedzieć, wie pan o tym, że Łubińskiego spotykały w życiu oskarżenia i zarzuty. Bardzo wielu ludzi twierdziło, że był współwinnym śmierci Sikorskiego, a nawet premier... Zupełny bezsens. Momencik. Zupełny bezsens. Zaraz pan powie, a nawet premier Mikołajczyk publicznie powiedział, że gdyby nie było go w Gibraltarze, nie byłoby śmierci Sikorskiego. To zupełnie nie ma sensu to, co mówił. Zresztą to nie jedyne wystąpienie Stanisława Mikołajczyka, które jest oparte na zupełnej fikcji. On robił to samo w wielu innych sprawach, dużo ważniejszych niż osoba Ludwika Łubieńskiego. Proszę Państwa, właściwie ciągle się zastanawiamy, można by powiedzieć, że zastanawialiśmy się nad tym, jaką rolę spełniał Łubieński w sprawie gibraltarskiej. Czy był lojalny wobec swoich dowódców, czy też była to sprawa wątpliwa. Od paru lat nie mamy co do tego wątpliwości. Wiemy, że Łubieński w chwili dramatycznej okazał się człowiekiem absolutnie nie wahającym się w pewnych sprawach. Mianowicie, kiedy był w okresie gibraltarskim szefem przerzutów do Londynu, zjawił się do niego oficer, podporucznik J, i zażądał przesłania go do Londynu poza kolejką. Łubieński nie zgodził się na to, tamten zaczął argumentować bardzo mocno, potem robić jakieś takie dziwne ruchy koło czapki, a wreszcie zapytał: panie poruczniku, czy pan nie jest członkiem Związku Zaprzysiężonych? I tu naraz okazało się, że tenże rozmówca Łubieńskiego jest członkiem spisku oficerskiego istniejącego od 40 roku, od francuskiego popytu armii jeszcze polskiej tam. I jest to bardzo zakonspirowana organizacja składająca się z młodych, można by to powiedzieć, janczarów, oficerów, zaprzysiężonych na wszystko i przede wszystkim absolutnie dyskretnych. Kiedy Łubieński nadal nie dawał się złamać, tamten musiał przystać na odlot poza kolejką, Łubieński zaś natychmiast napisał raport. Proszę Państwa, jest to pierwszy raport o tajnej organizacji spiskowej w armii, istniejącej już od 3 lat. I nikt o tym nie wie. Łubieński pierwszy o tym sygnalizuje. Czy człowiek nielojalny decydowałby się na tego rodzaju dekonspirację niebezpiecznej organizacji? Chcemy, proszę Państwa, zakończyć dzisiejszy program 3 minutami rozmowy z panem Antonim Chudzyńskim. Ale to są takie 3 minuty, dla których warto było pracować 10 lat. Czy pan zawsze wiedział o tym, że żadnej katastrofy gibraltarskiej nie było? Zawsze. Ale nie wolno panu na ten temat rozmawiać. Nie. Proszę pana, kilka lat temu odbywaliśmy bardzo ważną dla mnie i bardzo ważną dla historii rozmowę. Tak. Zapytał mnie pan wówczas, cytuję: dlaczego pan się upiera przy tym, że zamach odbył się na lotnisku? Pamięta pan? Pamiętam, tak. Zapytałem, co pan sugeruje? Czy chce pan powiedzieć, że zamach odbył się gdzie indziej? Pamięta pan? Tak jest. Dzięki tej pańskiej uwadze, wydaje mi się, historia zbliżyła się do prawdy gibraltarskiej. Ale kiedy zapytałem wówczas pana, czy wolno mi powołać się na pana, odpowiedział pan. Co pan wtedy odpowiedział, pamięta pan? Nie, proszę mi przypomnieć. Powiedział pan, proszę bardzo, może pan się na mnie powołać. Tak jest, może pan zawsze. Natomiast, powiedział pan, ja ani nie potwierdzę, ani nie zaprzeczę. Tak, możliwe, że tak powiedziałem, ale dziś mogę panu powiedzieć szczerą prawdę, że w moim pojęciu tej katastrofy nie było. A co było?
tego nie wolno mi powiedzieć, ani historia tego nie zna, bez wglądu w akta Foreign Office w Londynie. Proszę pana, pułkownik Protasewicz w swoich tajnych notatkach zapisał następujące zdanie. Cytuję je. Katastrofa gibraltarska nastąpiła na skutek wypadku, który stanowi tajemnicę państwową. To jest mylne sformułowanie w moim pojęciu. Dlaczego? Dlatego, że to nie było, proszę pana, katastrofy lotniczej w tym znaczeniu, w jakim cały świat o tym wie, że generał był w samolocie, że samolot runął do morza, że wyłowiono tylko zwłoki generała Sikorskiego, natomiast wszyscy jego towarzysze zginęli w falach Atlantyku. To jest opinia całkowicie mylna. To nieprawda. To nieprawda. A jaka jest prawda? Nie mogę panu tego powiedzieć. Dlaczego? Mogę tylko powiedzieć, że w moim pojęciu w tym samolocie, który uległ wypadkowi generała Sikorskiego, nie było. A więc jak państwo słyszeli, miarodajny świadek tej historii, pan Antoni Chudzyński, wysoki oficer MI5, kontrwywiadu brytyjskiego, sekretarz ministra spraw zagranicznych Tadeusza Romera, stwierdza dzisiaj, po blisko 60 latach, stwierdza autorytatywnie, iż nie było żadnej katastrofy gibraltarskiej. Więcej, iż generała Sikorskiego w ogóle nie było na pokładzie samolotu, który uległ tak zwanemu wypadkowi. Co to oznacza? To oznacza jedno. Generał Sikorski nie żył już od wielu godzin. Najprawdopodobniej, tak tę historię rekonstruujemy, został zamordowany w pałacu gubernatora gdzieś około godziny 16. Pozostało tylko jedno pytanie. Kto stał za tą zbrodnią i kto tej zbrodni dokonał? Wierzę, proszę państwa, że także na to najtrudniejsze pytanie w tej historii znajdziemy kiedyś prawdziwą odpowiedź.